Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak zwykle, krótka zajawka i krótki filmik. Tym razem będzie to film o dekrecie na ochronę. Dlaczego dzisiaj? Dlatego, że od 1 czerwca na moim kanale o 21 rozpoczynamy działania magiczne, właśnie dekret na ochronę. I tak może w skrócie, o co w tych wszystkich dekretach chodzi. Jest to zbiór zdań, które mają napędzić dobrą energię w nasze oczekiwania. U mnie na kanale jest dekret na odcinanie karmy, spraw rodowych, na miłość, na finanse, na zdrowie. Teraz będzie dekret na ochronę. Myślę, że to nam się wszystkim przyda. Natomiast jak to działa? Prawdopodobnie w ciągu 21 dni, jeżeli powtarzamy to samo zdanie, nawet jeżeli nie jest ono do końca prawdziwe, bo coś przyciągamy i tego nie mamy, to przeładowują się nasze energie i z tego ciemnego nie mam, dwupunkt, jest w to jasne, mam. Tak działa dekret, może nie działa w ciągu sekundy momentu, ale właśnie w ciągu 21 dni. Co będzie potrzebne do tego dekretu? U mnie na stronie, u mnie na kanale będzie treść dekretu i to jest potrzebne, dlatego że ja też nie jestem w stanie zawsze od 21 z Wami to zrobić, ale kiedy będę robiła program, to będę robiła z Wami ten dekret na pewno. Natomiast potrzebna jest też świeca dekretowa. Możesz mi podać dużą świecę, po prostu tą chociażby. Ja tutaj mam świecę rozpoczętą, wcale nie od tego, ale duża świeca, którą będziemy używać w ten sposób, że przed dekretem zapalamy, czytamy, mówimy, słuchamy dekret. To zajmie troszeczkę. Po dekrecie gasimy i tak przez 21 dni. My robimy to przez 30, dlatego że robimy przez cały miesiąc, tak żeby nikomu się nie pomyliło. Natomiast w ostatnim dniu taka świeca płonie do końca, więc jeżeli weźmiecie sobie dużą słupkową świecę, to ona powinna w sprawach dekretowych nam wystarczyć. I chciałam Wam również podać treść dekretu. Tak jak mówię, możecie go sobie spisać, możecie go sobie wydrukować, dlatego że on będzie też podany w formie JPEG-a. Znaczy już w ogóle na Szkole Magii i Tarota i chyba nawet tutaj na fanpage'u jest już umieszczony, także można z niego korzystać. Dekret na ochronę wygląda w ten sposób. Ja, tutaj wstawiamy imię i datę urodzenia, jestem najcudowniejszą iskierką wszechświata. Jestem jednością ze wszystkimi energiami, istotami światła, duszami, egzystencjami. Jestem całością i jednocześnie indywidualnością. Moja moc ochrony jest mocą ochrony wszystkiego, co istnieje. Nie ma przy mnie niebezpieczeństw, bo rozumiem, że wszystko, co mnie otacza, jest jednocześnie wewnątrz mnie. Jest mną, jest mym rytmem i moją harmonią. Nic nie może wystąpić przeciw mnie, bo tym samym uderzyłoby w siebie. A ja jestem dla siebie przyjacielem, nie wrogiem. Rozumiem, że w tym fizycznym świecie mogą mieć miejsce różne ataki, ale wiem zarazem, że żaden z nich nie może mnie dotknąć. Wiem, że jestem nadzwyczajnym światłem, a wszystko, co mnie otacza, stanowi moją ochronę. Z dnia na dzień moja tarcza staje się silniejsza i mocniejsza. Każdy atak energii błądzącej w mroku jestem w stanie odbić. Żadna zła energia nie ma do mnie dostępu. Jestem całością jasnej energii, która nie ma końca, dlatego nic ani nikt nie jest w stanie mi zaszkodzić. Na polu fizycznym niweluję wszelkie ataki, zanim do mnie dotrą. Ataki niezamierzone uziemiam, ataki celowe oddaję z tą mocą, z którą zostały do mnie wysłane, pomnożoną o moc mojego odbicia. Wszelkie nasłane na mnie zło życzenia, złe oczy, klątwy, uroki, kłamstwa, złości, nienawiści, przekleństwa, krytyki, niszczenia moich wibracji, deptania, złośliwości, spalam w ogniu mojej mocy i czterech żywiołów, zanim do mnie dotrą. Jestem bezpieczna i chroniona. W świetle wszechświata jestem chroniona i bezpieczna, w środku ochronnego pentagramu. Przede mną Rafael, za mną Gabriel, po mojej prawej stronie Michael, po mojej lewej stronie Uriel, nade mną Jofiel, pode mną Zadkiel. Bezpieczna i chroniona, ukryta w jasnym bycie, w ochronnej kuli, pośrodku sześcioramiennej gwiazdy, błyszczy i promienieje, tak się dzieje, a więc tak jest. Tak brzmi dekret. Co chciałam tym przekazać?
zawsze wybójcie się przekleństwa, klątw, uroków, tego typu rzeczy, a droga wróżko, czy tam ktoś mnie przeklął, czy mi złorzeczy. Nie ma osoby na tym świecie, której by ktoś nie przeklął, ktoś nie złorzeczył, nie mówię o rzucaniu klątwy, bo to akurat tyczy nie każdego, której by ktoś nie zrobił coś negatywnego, ale chciałam przez ten dekret pokazać, że jeżeli my czujemy się jednością ze światem, czyli jesteśmy, mamy tą świadomość, że tak naprawdę wibrujemy w jednym kosmicznym rytmie, że dobro i zło nie istnieje, że tylko tu na tym fizycznym gruncie coś może być czarne albo białe. Jeżeli się nie wystraszymy, to żadne przekleństwo, klątwa, złorzeczenie nie ma do nas dostępu. Możecie zadawać pytania odnośnie dekretu. Ja odpowiem. Tutaj Joanna pyta, trzeba to powtarzać ileś dni. Trzeba to powtarzać 21 dni minimum, bo podczas tych 21 dni nasza pamięć komórkowa, jak pamięć wody, zmienia swoją wibrację. My po prostu nie klepiemy głupoty, tylko przez 21 dni przemantrowywujemy, przefiltrowujemy swoją energetykę z takiej na taką, jaką oczekujemy. Ja Wam zawsze mówię, że jeżeli żyjemy w tym świecie fizycznym i dotyczą nas jakieś negatywy, troski, nerwy, idziemy do pracy, ktoś nas zdenerwuje, to oczywiście, że przebiegunowanie tej naszej energii nie działa na zawsze, forever ever. Dlatego taki dekret można sobie powtarzać co rok. Tych dekretów u mnie na kanale jest 6, 7 na różne sfery życia i można sobie naprawdę co miesiąc jakiś dekret zrobić, raz w roku i znów przebiegunować się na tą pozytywną stronę, po prostu. Także pamiętajcie, 21 dni, świeca dekretowa, która jest palona podczas dekretu, zapalacie ją przed dekretem, mówicie, słuchacie, czytacie ten dekret, spiszcie go sobie, bo na kanale ja nie zawsze o tej 9, 21 będę mogła z Wami ten dekret zrobić. A tak, żeby tego nie przerwać, potem w ostatnim dniu, po dekrecie gasicie, w ostatnim dniu ta świeca wypala się do końca, pozwalacie jej wypalić się do końca. Czasem pytacie, o, przerwałam dekret, co zrobić? No tu nie ma przebacz. Tu musi być minimum 21 dni ciągłego dekretowania, tak żeby te wibracje polepszyć. Nawet jeżeli chcemy wzmocnić tą naszą przemianę, nazwijmy to wewnątrzkomórkową, róbcie to 2 razy dziennie. Ile ja to czytałam? 3 minuty? Przeczytanie jeszcze na głos z wibracją, to by było najfajniejsze, przeczytanie na głos z wibracją tego dekretu przez 21 dni, jeszcze na przykład 2 razy dziennie, rewelacyjne efekty. Joanna się pyta, czy można to rozpocząć później, bo nie wiedziałam o dekrecie. Ja jestem wcześniej, ja jestem, wiecie, przygotowana na to, że nie na ostatnią chwilę. Dekret zaczynamy 1 czerwca, robimy go do 30 czerwca, możesz się wbić tak, żeby było to 21 dni z nami, ale tak jak mówię, no ja też będę opuszczała, bo też jestem jedna na tym kanale, która prowadzi, więc nie zawsze o tej 21 będę w stanie z Wami ten dekret zrobić. Czy będzie opis w albumie, jak czytać dekret? Ja myślę, że w ogóle zrobię opis na vlogu, także zajrzyjcie na mój vlog. Poumieszczam wszędzie linki. Jeżeli jesteście tu na transmisji, to znaczy, że macie mnie w subskrypcjach, lajkach, w czymkolwiek tutaj na Facebooku. Ja postaram się na vlogu umieścić dokładnie opis, jak to robić, żeby każdy miał taką recipe. Ja wiem, że instrukcje z IKEA nikt nie czyta, ale tutaj warto. I umieszczę treść tego dekretu. Innych dekretów nie mam, bo tak jak wiecie, ja dopiero tego vloga odświeżyłam, ja 20 lat prowadziłam bloga, 20 lat prowadziłam bloga, ale po prostu platformę zlikwidowali, 20 lat pracy i artykułów, chociaż ja jestem na tyle zapobiegliwa, że kilka artykułów mam, także nie ma problemu, zresztą jestem na tyle płodna i w tej formie, bym powiedziała, zawodowej, że te artykuły powstają po prostu, jak mam taki, muszę o czymś Wam powiedzieć, dokładnie tak. Także zaczynamy 1 czerwca. 1 czerwiec będzie w sobotę i tu akurat nie wiem, czy z Wami zacznę, bo pewnie nie zdążę, wiecie, okres urodzinowy. Ale jeżeli nawet w sobotę nie zdążę, to zaczynam z Wami w niedzielę i kontynuujemy to do 30 czerwca. 21 dni minimum przygotowania do świecy dekretowej. Tekst macie już na zdjęciach do wydruku na Szkole Magii i Tarota oraz tutaj na fanpage'u. Zaraz będzie wszystko na blogu, gdzie jeszcze umieszczę, jakie są zasady odczytywania tych dekretów.
Także macie tekst, robicie sami, jeżeli mnie nie ma. A tak to zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał na 21, bo my tak, od stycznia to już robiliśmy dekret finansowy, dekret na miłość w lutym robiliśmy, jakieś też uwalniający robiliśmy. W kwietniu robiliśmy świece intencyjne, w maju robiliśmy świece intencyjne, ale troszeczkę na innej zasadzie, bo jakby ze wspólną jedną intencją wszyscy naraz, dla każdego. A teraz będziemy robić dekret na ochronę, co myślę jest bardzo ważne. I bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że właśnie to chciałam przekazać, że nie ochrona typu będę silna, mocna jak Turi, w ogóle nic we mnie nie uderzy, tylko ochrona. Nie, jesteś jednością, jesteś falą z tym wszechświatem. Płyniesz po tym wszechświecie, jesteś integralną częścią, wyasymilowaną jako jednostka, z własną przeszłością, z własną karmą, z własnymi doświadczeniami, ale jednocześnie jesteś integralną częścią. To jest jak ocean. Każdą kroplę można oddzielić osobno, ale jednocześnie tworzy ocean. Jest oceanem. I dlatego, jeżeli my mamy się chronić, nie musimy, dlatego że nic z nas nie jest w stanie uderzyć w momencie, kiedy wszystko jest dobrem, bo jest nami. I wszystko jest nami, bo jest dobrem. To chciałam przekazać. I oczywiście sprowadzenie na tą planetę zwaną Ziemią i fizyczność powoduje, że są złośliwości i różne takie rzeczy i tu mamy świetną tarczę ochronną. I tu chciałam właśnie rozdzielić to odbicie. Wy wiecie, że ja nie będę udawała, że jestem aniołem i czasem lubię tym bacikiem po tyłku pokazać, dlatego nieświadome ataki uziemiam, a świadome ataki oddaję. A skoro jest to odbicie, jest mocniejszym promieniem, Twoja wola, jeżeli mnie atakujesz. Także jeżeli ktoś robi to świadomie, dostanie po tym dekrecie wtupkę. Taka karma. Tak jak to się mówi. Dokładnie tak. Perła się pyta, czy można normalną świecę zapalić. Ja Ci powiem nawet, że możesz wziąć podgrzewacz. Dlatego, że 3 minuty czytania tego dekretu pewnie tego podgrzewacza przez te 21 dni nie zniwelują. Można normalną świecę zapalić. Dlaczego ja palę takie? Bo nie mam tej ilości świeczników, ile ja palę świec. A te po prostu staną, można je poustawiać na tacy, 300 świec. 4000 osób, 5000 intencji, one po prostu stoją, dlatego jeżeli też pytacie, a jaką świecę wysłać Pani do rytuału? Słupkową, samodzielnie stojącą, ze względu na to, że po prostu ona stanie wszędzie, a świeczników tyle bym na zwykłe stołowe świece, nawet nie ma takiej po prostu opcji, musiałabym mieć salę do świeczników, a nie o to chodzi. Także mam nadzieję, moi kochani, że będziecie korzystać. Jeżeli taka Wasza wola, przesyłajcie dalej ten filmik. Jeżeli taka wola, lajkujcie, łapkujcie. Jeżeli taka wola, dawajcie tam buźki i inne stworzenia, które się na Facebooku rozmnażają. Także tak. Słowa będziecie mieli, zaglądajcie na bloga, zaglądajcie na kanał o 21 i będziemy działać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Fajnie, że tak sporo Was ogląda. Ja bardzo lubię, jeżeli widzę, że jest więcej niż 20 widzów, a teraz mamy 42 widzów. Zawsze ktoś tam paluszkiem przeskroluje, także super. Także przekazujcie, niech to idzie w eter, jeżeli ktoś ezoteryczny będzie chciał, ezoteryczny, nie, jeżeli ktoś po prostu będzie chciał zmienić swoją rzeczywistość, a tak działa dekret, ono przebiegunowuje. Wymazuje jeden kod, a wkłada drugi w nasze komórki i ciała subtelne. Dlatego 21 dni, żeby miał czas wymazać stary program, zły taki antywirus robimy, to dawajcie to dalej. I buziaczki dla Was i do zobaczenia. O 21 też mam dzisiaj program i robimy intencje, jakby ktoś chciał, to taka propos. Także buziaki, chciałam Wam jeszcze pokazać, dostałam dwa balony jednorożcowe, urodzinowe w kartkach. Zostały nadmuchane przez Dorotę, która tam po prostu omdlała, dlatego nic się nie odzywa. I kolejne bukiety kwiatów i tak siedzą po prostu jak w kwiaciarni. Ja mówiłam jak aktorka w garderobie. Jak aktorka w garderobie kwiaty, siedzę. Kwiaty, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. Właśnie, super, i tak dalej. Super, dokładnie. Także buziaki dla Was i korzystajcie od 1 czerwca 2019, gdyby ktoś oglądał później ten filmik. Pa, pa.